Kochane dzieci, codziennie przez wiele miesięcy w roku chodzicie do szkoły. Czasem macie do niej blisko po drugiej stronie ulicy, a czasem daleko. I wtedy trzeba przejść wiele ulic. Trzeba je przejść bardzo ostrożnie. Odwiedzimy dziś Bolka i Lolka, żeby zobaczyć, jak wybierają się do szkoły. Lolek jest już prawie gotowy do wyjścia, ale gdzie podział się Bolek? A, śpi jeszcze jak suseł. Zaraz go obudzimy. Przypatrzmy się teraz drodze Lolka. Dochodzi do skrzyżowania w miejsce oznaczone zebrą. Patrzy w lewo, potem w prawo i znów w lewo. I bezpiecznie przechodzi na drugą stronę jezdni. Nagle, cóż ten Bolek wyrabia? Biegnie na poślep i... Tak nie wolno. Zdenerwowany kierowca ledwo zdążył zahamować. Bolek pozbierał się i znów przebiega przez jezdnię, nie patrząc na czerwone światło. Przez ulicę można przechodzić tylko przy zielonym świetle. Jeśli zielone światło już miga, wtedy w ogóle nie wolno wchodzić na jezdnię. Tak samo, gdy świeci żółte lub czerwone. Przepisy ruchu drogowego dotyczą również dzieci jeżdżących po drogach i ulicach. Oczywiście dzieci nie mają samochodów i motocykli, ale wiele dzieci posiada rowery. Popatrzmy teraz, jak Bolek i Lolek wybrali się na wycieczkę tandemem. Taka wycieczka na rowerze to wielka przyjemność.
pod warunkiem, że zna się dobrze wszystkie przepisy ruchu drogowego i jego znaki. Rower musi być sprawny, mieć dobre hamulce, niezbędny jest też dzwonek. Tu wolno skręcić tylko w prawo. Co chodzi? Oczywiście. Bolek i Lolek mają karty rowerowe. Jadąc na rowerze, noszą je zawsze przy sobie, razem ze szkolną legitymacją. Szerokiej drogi. Niektóre znaki drogowe dotyczą tylko rowerzystów. Wskazują dróżki przeznaczone wyłącznie dla nich. Ale są również ulice i ścieżki, po których nie wolno jeździć na rowerze. Na przykład ten bardzo ważny znak. Białe pole w czerwonym kole. Oznacza właśnie zakaz ruchu wszelkich pojazdów. I kto go nie przestrzega, źle na tym wychodzi. Bolek i Lolek kończą swój pobyt na leśnym biwaku. Słońce już zachodzi i będą wracać o zmroku. A więc rower musi mieć dobre oświetlenie. Z przodu lampę z białym światłem, a z tyłu czerwone światło i szkiełko odblaskowe. Chłopcy szczęśliwie wrócili do domu. Jeszcze chwila i zasną w swych łóżkach. Żadnych hałasów. Dobranoc.